Witam was w kolejnym odcinku, gdzie zaczynamy od razu od sprawy. Jak to wygląda? Jak wygląda nasze, powiedzmy, nasza sytuacja? Z ludem mamy relacje średnie, z rewolucjonistami niskie, minus 6, reputacja minus 1, no przydałoby się to troszkę poprawić. Skazaliśmy na razie na jedną karę śmierci, na dwa razy na więzienie i raz na uniewinnienie. Z żadnym z tych wyroków praktycznie się nie zgadzałem. No i dobra, teraz przydałoby się jakoś powalczyć o to, żeby wrócić w łaski. Przydałoby się udobruchać rewolucjonistów. Czyli teoretycznie, jeżeli chodzi o to, co przydałoby nam się zrobić, to przydałoby się uniewinnić tego typa. Ale zaraz poznamy sprawę i zobaczymy, na czym stoimy. Akta sprawy. Sporządził Charles Etienne. W jednym z budynków czynszowych... Co to jest? Morderstwo. Stojących nad Sytwanów w pobliżu Pont Neufe zawalił się strop pomiędzy trzecim a czwartym piętrem. Mieszkańcy, wystraszeni hukiem i wszechobecnym pyłem, uciekli na ulicę. Dopiero po chwili kilku bardziej śmiałych mężczyzn ruszyło po schodach, by zobaczyć, czy ktoś przeżył, oraz wynieść zwłoki. Zwały gruzu i drewniane belki pogrzebały dwie rodziny, łącznie 12 osób. Trójka małych dzieci przeżyła, bo udało im się schować pod drewnianym stołem. Sąsiedzi dokopali się do nich, a potem odnieśli na rękach do hotelu Diu. Poszliśmy sprawdzić, w jakim stanie. Ciężko pojąć, co przeżywają te sieroty. Od dwóch dni dzieci nie jedzą i nie mówią do nikogo. Właściciel domu zeznał podczas przesłuchania, że kilka lat wcześniej zlecił budowę kolejnego piętra w kamienicy. Za pracę odpowiadał architekt Maurice Lorty. Gwardia Narodowa udała się pod wskazany przez właściciela adres i aresztowała architekta oraz kierownika robót w jednej osobie. Maurice Lorty nie był zdziwiony widokiem żandarmów, pozwolił się zatruć w kajdanki i zabrali do więzienia bez oporu. Okej. Okay. No to wydawałoby się, że zamiar jakiś był. Dobra. Lud jest wystraszony i wściekły. Bardzo chciałby, żeby ktoś odpowiedział za tę tragedię. No powiem tak. Ogólnie, według mnie typa by mnie nie uznał za winnego. Ale z drugiej strony, jeżeli on wiedział, to jakby to planował, być może wiedział, że w tej czynszówce będą mieszkali jacyś tam, powiedzmy, zwolennicy takiej czy nie takiej lub innej teorii, no i zadziałał. Co za tym idzie, no ja bym go na pewno skazał wtedy na karę śmierci. Na razie się zastanowię, czy nie chcielibyśmy, dajmy na to, pójść mocno w stronę ludu. Wasze nazwisko? Maurice Lorty, wysoki sądzie. Budujecie domy? Tak jest, od wielu lat żyje z budów i remontów. Czy strop zawalił się przez błąd obywatela? Nie wiem, to było dawno, od tego czasu pracowałem przy tak wielu domach. To przez ciebie te dzieci nie żyją! Chcę tylko powiedzieć, że zawsze buduję najlepiej jak potrafię. Okej, okay. Zaraz zobaczymy. Mam cztery pytania, zawalony strop, dodatkowe piętro, zatłuczone mieszkanie i zwłoki. Przebieg wydarzeń, okoliczności łagodzące oraz ofiara. Dobra. To może być okoliczność łagodząca, że mieszkanie było zatłoczone. Mam tylko jedną pomyłkę. Zawalony strop, chwila, ofiara, no to zwłoki. Zawalony strop to przebieg zdarzeń, dodatkowe piętro to przebieg zdarzeń. Zastanówmy się, ludzie. Moglibyśmy go bardzo szybko wrzucić do wora, żeby został skazany na karę śmierci. To jest dosyć proste. Dwa pytania zadajemy, ława przysięgłych jest po naszej stronie i mamy to. Ale kilka lat temu właściciel domu wynajął was do remontu. To może być ciekawy trop. I wezwać świadka Rolanda Luciera. To być może jest ten właściciel. Dobra, zacznijmy od tego. Jak nie udałoby się nam uniewinnić, pójdziemy w karę śmierci, to nie jest źle. Ale tak opadajmy teren. Kilka lat temu właściciel domu wynajął was do remontu. To było przed 9 laty. Miałem zdjąć dach, dobudować jedno piętro i położyć nowy dach. To trudne zadanie? W naszym zawodzie mówi się, że łatwiej stawiać od nowa, niż poprawiać coś, co już stoi. Właściciel miał jakieś zastrzeżenie do waszej pracy? Gdyby miał, musiałbym poprawić tak długo, ażeby był zadowolony. Które piętro zostało zbudowane przez was? Poddasze, czyli czwarte. Wcześniej to trzecie było poddaszem. Okej, w karę śmierci poszło. Wezmijmy świadka. Czy to jest właściciel? To w waszym domu zawalił się strop? Zgadza się. Podłoga na poddaszu nie wytrzymała i zawaliła się na izbę poniżej. To był niewielki mieszkanie, prawda? Czy lokatorzy narzekali na coś przed katastrofą? Zapytajmy o to. Mówili kiedyś, że w nocy drewno skrzypi, ale to nic niezwykłego. U mnie też skrzypi, co?
Sprawdziliście te doniesienia? Miałem to w planach, aczkolwiek nie zdążyłem. Ale pieniądze zdążył zgarnąć! Okej, przeszło na więzienie, no ale i tak go nie uniewinimy. No, jak lud chce, to pójdźmy w to, co lud chce. Myślę, że nie ma sensu tutaj poprzestawać na więzieniu. No, pod kwestią moralną... Debert chyba nie zawinił, tak mi się wydaje. Z drugiej strony przyjął bardzo spokojnie karę i to mnie najbardziej zastanawia, no ale nie zawinił według mnie, więc... Ja osobiście bym poprzestał na więzieniu. Ale... No pójdziemy za głosem ludu, zobaczymy co z tego wyniknie. Obywatel jest specjalistą, co według niego mogło doprowadzić do tragedii? Nie mogę być pewny, złe materiały, zbyt duże obciążenie stropu, szkodniki... Każdy dom jest inny. Trzeba było się tym zainteresować, zanim sufit spadł ludziom na głowę. Nie wspomnieliście o błędzie architekta? Tak, to niestety też mogło się zdarzyć. Mogłem pomylić się w obliczeniach, albo źle ocenić jakość drewna. Nie wypieracie się? Jeśli uznacie, że to przez moją pomyłkę zginęły te dzieci, poniosę każdą karę. 2 tygodnie temu choroba zabrała moją żonę. Jest mi obojętne, co ze mną będzie. Aha, okej. Rozmawiał obywatel z mieszkańcami? Tymi, którzy poszli wyciągnąć ludzi spod gruzu? Przyszli do mnie w nocy, krzyczeli. Rozumiem ból tych ludzi. Sam mam dzieci. Odpowiedzcie na pytanie. Czy rozmawialiście z nimi? Nie, musiałem schować się do domu i zamknąć okiennicę, bo zaczęli rzucać kamieniami. Czyli nie dość, że przez was zawalił się budynek, to jeszcze nie mieliście odwagi, żeby wysłuchać poszkodowanych? Jestem tchórzem, wiem. Skąd ludzie wiedzieli, żeby przyjść akurat do was? Nie wiem, mój adres znał tam chyba tylko właściciel kamienicy. Tak naprawdę, osoba, która powinna tutaj pójść pod gilotynkę, to powinien być pan właściciel mieszkania, który olał całkowicie kontrolę. No ale lud chce, a ja potrzebuję punktów, także wybacz, panie. Wyłączysz do żony. Szkoda dzieci tylko w tym wszystkim. Szkoda dzieci, naprawdę. Czy oskarżony przyznał się do winy? No, w sumie to tak. Jaki był zakres remontu przeprowadzony przez architekta? Budowa kolejnego piętra? Czy według świadka mieszkańca coś się skarżyli? Na skrzypienie drewna. No i zobaczymy co to będzie, podpis sędziego. Tragedia dwóch rodzin. Oj, wybaczcie, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. W sumie teraz sobie przypomniałem o tym. Dobra, całe szczęście jest. Wszystko ok. Tragedia dwóch rodzin zostanie ukarana śmiercią architekta Lortiego na gilotynie. Niech żyje sprawiedliwość! A, czyli nie przyznał się. Czasami źle czytam te rzeczy. Dobra, tutaj wszędzie uważać, bo jest ryzyko odwołania ze stanowiska. Rewolucjoniści zaczynają się mocno denerwować. Nawet nasz syn będzie na to reagował. No ale dobra, to wszystko. Możemy wyjść. Możemy przejść dalej. A, to jest to. Okej. Okay. Mory sprawia zdobyć serca tłumu. Na razie tłum jest wątpiący. Pomin, oczywiście przemów do ludu. Możemy na początku sprawdzić, jak to będzie. I żeby odkryć nastawienie przeciwnika do tego tematu. No zobaczmy z ciekawości, co to jest. Nie dba o oskarżone, to można bez troską polecieć. Tutaj z kolei bym poleciał zbrodnia. Przywiązanie. Okej. To może pokora? I tutaj nie wiadomo co, rewolucja. Mam adresę, spróbujmy. Doskonały argument, doskonały, a to jest słaby. Czyli przywiązanie, no to co tutaj będzie? Beztroska? Czy adresja również? Rozpocznij przekonywanie. Zbrodnia. No to przy zbrodni mieliśmy użyć... nie wiem, czy to użyć tak naprawdę. Prima manipulacja. Kolejne pokolenie będą pamiętać, że nie byliśmy tchórzami. Zapamiętają, że potrafimy karać za takie ohydne zbrodnie. Okej, chyba to było dobre. Dzisiaj na scenie skazaniec, który oczywiście jest niewinny, jak każdy. Zdobyliście władzę we Francji. Przelejcie krew tych, którzy zagrażają republice. Nice. To była dobra przemowa. Tu mam zadowolony, efekt reputacji +4. No patrzcie, jak się zdobyła reputacja.
to sprawiedliwa kara? A czy ktoś ukaże właściciela domu? To przydałoby się. Co może tutaj być chyba? To nie jest pokazówka. Jest nasz. Nie ma chyba dla dumy rewolucyjnego Paryża bardziej poniżającego wydarzenia niż ucieczka króla. Zbier wyśliznął się, a tym samym rewolucja sprawiła wrażenie słabej. Lud wygląda jak dzieci, które każdy może wykiwać. Rewolucja szybko jednak odzyskała rezon, a to za sprawą zwykłego poczmistrza i jego ludzi, którzy przydybali uciekinierów zmierzających w kierunku Mondemi. Jednostki, szarze obywatele doprowadzają do upadku monarchy. Ty też będziesz mógł się wykazać. Wszak jutro król Ludwik stanie przed trybunałem i zdecydujesz, jak zapamiętają go potomni. Jako zdrajcę tchórza, czy jako męża stanu i pychowca. Gdyby decyzja zależała od strażników więziennych, to wyrok byłby tylko jeden. Nie no, zostawmy go w spokoju do czasu rozprawy. Cała rodzina przy stole. O, od razu przechodzimy do akcji. Pracę z jutrzejszą rozprawą, no to u wszystkich kiepsko. Premiera w teatrze, to możemy iść na deskach komedii Francji. Grają dzisiaj jakąś premierę, to chyba dobra okazja, by na chwilę zapomnieć o rzeczywistości. Paragrafy i kodeksy. To mamy Aldrika. Niezależnie od muzycznych zainteresowań Bernarda, musi nabyć trochę bardziej przyszłościowej wiedzy, a prawo też może być sztuką. Wieczór z hazardem oraz wieczorny spacer. Okej, premiera w teatrze. Poszedłbym na coś z synem starszym, żeby go troszkę udobruchać. Możemy tak pójść. Będzie ze starym coś zrobić, bo on to już zaczyna rage'a łapać powoli. Dzień szósty. Aktu pierwszego. No dobra. Jest i król. Ludzie są niespokojni. Punkty wpływu. Czy nasza reputacja, hierarchia się zmieniła? Burel odpadł, to rzeczywiście. Elliot i Roland. Roland to minister spraw wewnętrznych, dzięki przedsiębiorczej żonie, która z ukrycia steruje jego karierą, dorobił się stanowiska w rządzie i stał się prominentnym członkiem Żerondy. Pierwszy raz słyszy to słowo. Nie ukrywa swoich monarchistycznych sympatii, które żywi w przekonaniu, że jej istnienie zapewni balans między krwawą rewolucją, a tradycją łączącą pokolenia Francuzów. To jest Elliot, kurtyzana znana w każdym liczącym się czątku Paryża, dama do towarzystwa urodzona na terenie Szkocji, żyjąca w Paryżu, z łatwą angielskiego szpiega. By przetrwać, musiała opanować sztukę dyplomacji nie gorzej niż deputowani Konwentu Narodowego. Nie ma wątpliwości, że wykonywana profesja pomogła jej w nawiązywaniu kontaktów. W kulturach mówi się, że jeśli jakiś arystokrata chce uciec z Paryża, to Grace Elliot jest osobą, do której powinno się udać w pierwszej kolejności. Naprawdę? Pani kurtyzana jest wyżej od nas? Od Davida? Ripperino. Dobra, notatnik, coś tutaj mamy. Aha, to jest rysunek. Bernard. Okej, nasz syner daje czadu. No reputację mam niezłą, rewolucjoniści nie stielą z wysokie. Ciekawe jak teraz będą chcieli ludzie. Lud i rewolucjoniści chcą kary śmierci, a rodzina chce więzienia. No to chyba będziemy celowali w karę śmierci. Osobiście uważam, że to nie jest zły wybór. Też bym pomiędzy tymi dwoma oczywiście strzelał, uniewinnienie to była kpina. Ale chyba kara śmierci jest tutaj adekwatna, to jest monarcha. On ma coś sobą reprezentować, a nie uciekać. Dobra, akta sprawy. Mowa oskarżycielska Antoine'a Quentina. Co mamy? Kontrrewolucja, zdrada kraju, oszustwo, popieranie monarchii, niedopełnienie obowiązków. Rodacy! Obywatel Capet, tytułujący się niegdyś królem Francji Ludwikiem XVI, musi zostać osądzony i ukarany za spiskowanie przeciwko ludowi francuskiemu. Ludwik Capet, chcąc obronić władzę absolutną, spiskował przeciwko konstytuancie i popierającemu ją ludowi Paryża.
Wszyscy pamiętamy lipiec 1789 roku. Król ściągnął wojsko, 15 cudzoziemskich pułków i nakazał mu otoczenie Paryża. Żołnierze dowodzeni przez barona de Besenwala mieli pojmać deputowanych oraz strzelać do obywateli, którzy stanęliby w obronie reform. I tak też uczynili. Pułk królewsko-niemiecki pierwszy przecież przelał krew. Po niepowodzeniu tej intrygi Ludwik Capet usiłował uciec z Rynice wraz z rodziną, aby stamtąd spiskować z obcymi monarchami. Czyż nie dlatego opuścił Tuileres czerwcową nocą 1791 roku, używając cudzego paszportu? Czyż nie w kierunku Montmedy zmierzał, gdzie czekały na niego wierne wojska gotowe odstawić go na dwór austriacki? Gdyby nie poczmistrz Doret, któż wie, jak skończyłby się ten spisek? Ludwik Capet nigdy nie porzucił i nie porzuci myśli o zbrojnym zławieniu rewolucji. Wszak przed sierpniowymi wydarzeniami roku 1792 rozkazał podwoić gwardię szwajcarską stacjonującą w Tuileres. Na oczach przerażonych obywateli przeprowadził jej prowokacyjny przegląd. Lud nie miał wobec tego innego wyjścia i musiał uprzedzić atak króla. W kierunku paryżan, chcących udaremnić zamach stanu, otwarto ogień, którego nie zaprzestano nawet pomimo ucieczki Capeta do Zgromadzenia Narodowego. Dowody? Rozkaz wystosowany przez marszałka de Broglie do barona de Besenwala. Mój panie, w przypadku jakiegokolwiek pretekstu strzelaj do buntowników bez wahania, tak jak nam jego królewską mość polecił. Nie miej litości, bo oni jej mieć się będą. V.F. de Broglie. To nie jest żaden dowód, to może być mistyfikacja. Tego nie wiemy. Dobra, wiadomo, w co celujemy. Zobaczymy, jak to będzie. Ludwiku Capet, mniejszym otwieram twój proces. Odpowiadaj proszę na pytania, jakie ci będą zadane. Capet jest to imię jednego z moich przodków, ale nie moje. Ja nazywam się Ludwik Auguste de Bourbon. Tak zwykłeś się nazywać, zanim nie podniosłeś ręki na lud, który obiecałeś chronić. Jako król nie uczyniłem niczego złego, co byłoby wymierzone w oddany mej opiece lud. Kochałem i nadal kocham moich poddanych. Sprzeciw! Zgromadzono dość dowodów na to, że Ludwik Capet winien jest zdrady ludu francuskiego. Powinien być sądzony jako cudzoziemiec i nieprzyjaciel, a nie obywatel republiki. Publika. Zadane oskarżonemu pytania będą podtrzymywać atmosferę wśród niecierpliwej publiczności. Gdy złuszczona widownia można nawet wszcząć zamieszki. Okej. Okay. No, na razie musimy zdobyć pytania, wszystkie odblokować. Obrona posiadanej władzy, ściągnięcie wojska, otoczenie Paryża, próba ucieczki z kraju, międzynarodowy spisek, fałszywy paszport, poczmistrz Duret, zławienie rewolucji, podwojenie liczebności gwardii, strzelanie do ludu. Oskarżenie, motyw, sposób działania, świadkowie. Dobra, to jest chyba oskarżenie, albo też sposób działania. Obrona posiadania władzy, no to jeszcze chwilę. Poczmistrz jest jako świadek, na pewno. Fałszywy paszport to jest... pomyślmy jeszcze, międzynarodowy spisek, otoczenie Paryża. Albo inaczej, zdrowienie rewolucji to jest oskarżenie, na pewno, ale też motyw, podwojenie liczebności gwardii, sposób działania, obrona posiadanej władzy, motyw, ściągnięcie wojska, poczekajmy jeszcze z tym, otoczenie Paryża, międzynarodowy spisek, to jest oskarżenie. Fałszywy paszport, otoczenie Paryża. O, już oskarżenia nie ma. No to jest sposób działania, rzecz jasna. Ściągnięcie wojska, sposób działania. Fałszywy paszport, sposób działania. Zdrowienie rewolucji, motyw. Bardzo ładnie to zrobiliśmy, jestem z siebie dumny. No i tak. Mamy na uniewinnienie parę opcji. Takie jak na przykład, czy oskarżony zamierzał obalić konstytuantę. Kto wydał rozkaz otwarcia ognia do obywateli? Proszę powiedzieć, kiedy dowódca dokonuje przeglądu podległych mu wojsk? Na czyj rozkaz otwarto ogień do zgromadzonych wokół pałacu obywateli? Zastanówmy się. No przecież lud by chaoszał, gdybyśmy go uniewinnili. Ja nie powiedziałbym, żeby on zasługiwał na uniewinnienie. Myślę, że on by zasługiwał co najmniej na więzienie, więc nawet w tej opcji się nie debawił. No i tak, zobaczmy na początku świadka. Proszę wezwać świadka Jeana Dureta. Proszę się przedstawić. Jean Duret, poczmistrz w Saint-Menehault, Wysoki Sądzie. Czy obecny tu Ludwik Capet przedstawił się świadkowi swoim imieniem i nazwiskiem?
Nie, w ogóle się nie przedstawił. Okazał tylko dokument wystawiony na nazwisko innej osoby. Czyli starał się ukryć swoją tożsamość. Można to powiedzieć. Po okazaniu dokumentu zwracałem się do niego nazwiskiem tam widniejącym. Nie spotkało się to z jego sprzeciwem. Jak zatem świadek rozpoznał tożsamość oskarżonego? O wizerunku papierowej asygnacji. Potem goniec przybył od generała Lafayette'a, rozwiał wszelkie wątpliwości, więc pospieszyłem do Varennes, aby powiadomić władzę. Czy oskarżony wyjawił jakieś cele do podróży? Czy oskarżony zachowywał się jak uciekinier? Był nerwowy? Spieszył się? Nie, król, znaczy Capet, podróżował raczej niespiesznie. Ba, pozwalał sobie nawet na żarty. A podróżująca z nim rodzina królewska? Tego nie wiem, z karety wysiadł tylko król, znaczy Capet. Przy czym sądząc po stroju, pomyślałem, że to jakiś mieszczanin. Czy oskarżony zechce skomentować te zeznania? Nie widzę niczego podejrzanego, podróżowałem w skromnym, za to wygodnym stroju. Z praktycznego punktu widzenia jest to wręcz wskazane. Także z punktu widzenia ucieczki, zwłaszcza gdy ucieka monarcha. Wow! Na uniewinnienie to zeszło teraz? Dziwne. Czy oskarżony zamierzał zbrojnie przejąć władzę w Paryżu? I przywrócić monarchię absolutną? Po co miałbym to czynić, skoro zgodnie z konstytucją byłem wówczas królem Francuzów? Dlaczego zatem zwiększono załogę Tuileries? Obawiałem się o życie mojej rodziny. Nie było tajemnicy, że podburzano Paryżan do zajęcia pałacu i pojmania nas, co szczególnie celował pan Danton. Jasne jest zatem, iż gwardia była organizowana przeciwko mieszkańcom Paryża, których wszak wielu poległo w Tuileries. Przeciwko przemocy i bezprawiu panie Tinville, a nie poddanym. Okej, dobra, lecimy. Czy oskarżony zamierzał zrobić z deputowanymi... Co zamierzał zrobić? Z deputowanymi konstytuanty. Nic. Zgromadzenie, do którego przystąpiłem 27 czerwca 1789 roku, uchwaliło nietykalność jego członków i zamierzałem jej przestrzegać. A jednak oskarżony nakazał wojsku ich pojmanie i zapewne uwięzienie, o ile się nie stracenie. To nonsens. Wasze oskarżenia nie mają oparcia w dowodach. Moi przeciwnicy rozsiewają plotki, aby się mnie pozbyć. Na mnie trzeba dowodów wobec tchórza, który ucieka przed swym ludem. Dobra. Czy oskarżony uważał Paryż i mieszkańców za wrogów? Kategorycznie temu zaprzeczam i proszę o wyjaśnienie tego pytania. Jak możecie zaprzeczać, jeśli nie rozumiecie pytania? Wezwane przez oskarżonego wojska otoczyły Paryż, tak jak to się czyni w przypadku wrogiego miasta. Żołnierze mieli tylko i wyłącznie zadbać o porządek publiczny w stolicy na czas obrad Zgromadzenia Narodowego. W Paryżu były już obecne siły porządkowe. Uważaliście je za zbyt małe? Oj, kopiesz sobie grób, kolego. To dostarczył oskarżonemu paszport wystawiony na nazwisko niejakiego Pineta. Mój kamerdyner, któremu nakazałem przygotować wszelkie formalności związane z podróżą do Montmedy. W magistracie nie odnotowano wniosku o wydanie paszportu, jaki mógłby składać kamerdyner oskarżonego. Nie wiem, jak to skomentować. Wysoki sądzie, zwracam uwagę, że kamerdynera Ludwika Capeta widziano przy ambasadzie austriackiej, która niewątpliwie postarała się o odpowiednie dokumenty dla uciekinierów. Aż to tylko poszlaka, panie Tinville. Kto też zeznał? Wezwijcie go do sądu, niech to powtórzy. Nie ma takiej potrzeby, to dowód to zwłaszcza wobec zeznań oskarżonego. I uwaga, fatal blow tak zwany. Kto wam pomóż zławić rewolucję? Fryderyk Wilhelm, Franciszek II, Katarzyna, a może wasz krewny Carlos? Oni też się doczekają sądu. Aż to jest bzdura. Chciałem jedynie przewieźć rodzinę poza Paryż, żeby oszczędzić im trudów domowego aresztu. Wszyscy wiemy, że europejskim władcom nie w smak są nasze idee. Wolność, równość i braterstwo. Szykowaliście wspólną zbrojną interwencję w kraju? Stanowczo się tego wypieram. Nie istnieje żaden dowód na tak pozbawiony sensu zarzut. Nigdy nie sprzedałbym Francji. Kłamca! Matkę własną bym sprzedał, nie mówiąc o kraju! Dobra. Typie, właśnie, sobie podpisać wyrok na siebie. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Zacznijmy formularz wyroku. Kara śmierci. Podpisik. O, co się dzieje? Wysoki sądzie, ludzie przed budynkiem są wściekli. Zaraz może dojść do prawdziwego pogromu. Rozniosła się plotka, że znaleziono ukrywane dowody zdrady króla. Ludzie oszaleli. Jakie dowody? Wyjdę do nich. Resztę proszę pozostać na miejsce do mojego powrotu. Polipka, co tu się wyprawia? People, what vexes you? Why are you so angry? The king lied to us.
That coward ran from us! He'll surely run from justice as well! We found proof of the king's treachery in his secret iron cabinet! Okej. Okay. Tutaj wycofanie, uwierzcie we mnie. Król się nie wywinie od sprawiedliwości. Powiedzmy to agresywnie. Zostaną zbadane. Tutaj bym odsłonił. Wycofanie. Co może znaczyć wycofanie? Pokora? A może manipulacja? Niezły argument. Dobra, to lecimy takim krombosem. Zirytowany. Tutaj miała być agresja. Król jest w niewoli. Nie wiem, gdzie się nam drugi raz. Prędzej zatrukaj go tymi rękami. Okej. Okay. Manipulacja. Nie przymkniemy oczu na nowe dowody. Badamy sumiennie każdy wątek w imię interesów Republiki i czyich innych. Nikomu bardziej niż sędziemu Trybunału należy zależy, by sprawiedliwość zawróciła na stałe do tego kraju. Okej. Okay. Wpływ plus 2, poparcie do plus 5, reputacja plus 2. Zajebiście. No trochę wywalczyliśmy. Szczerze to popełniłem jeden kategoryczny błąd. Zamiast, jak widziałem, że i druga i trzecia opcja zależy od tego samego punktu, to mogłem sprawdzić dwie różne opcje, może bym znalazł lepszy. A poszedłem w manipulację w obu przypadkach. Głupio zrobiłem. To prawda, odnalazły się dowody winy kapeta. Coś podobnego. Proszę oskarżonego o wyjaśnienie, dlaczego ukrył przed konwentem fakt istnienia sekretnej szafy i zdeponowanych w niej dokumentów. Niczego przed konwentem nie ukrywałem, bo i nikt nie pytał mnie o istnienie tego typu miejsc. Korespondencja oskarżona trzymał pod zamknięciem, do którego forsowany konieczny był mistrz ślusarski. Każdy majętniejszy paryżanin ma szafę zamykaną na klucz. Sam bardzo interesuje się ślusarstwem. Dobra, co my tutaj mamy? Ale to już było. Rozkaz wystosowany przez marszałka, polecenie wydane przez ministra spraw wewnętrznych Jean-Marie Roland, list od cesarza Leopolda XI, list od księcia Brunswickiego Karola Wilhelma, czyli Austria. Dobra, dobra, to na razie włączamy. Dalej. To już było. Teraz to. Deputowanych tak zwanego Zgromadzenia Narodowego ostrożnie przepytać, a gdyby jaki rozsądny się wykazał i poparcie dla zgromadzenia wycofał, to wypłacić ekstraordynaryjną dietę oraz królewskie podziękowanie przekazać. Ufamy, że z Bożą łaską i pomocą jego królewska mość zjawi się rychło w granicach cesarstwa, byśmy mogli zapewnić mu, a także siostrze nasze bezpieczeństwo oraz podjąć ewentualne kroki niezbędne do przywrócenia europejskiego porządku w granicach francuskich. Święty Cesarz Rzymski, Król Niemiec, Węgier, Czech, etc. Leopold XI Habsburg. Anno Domine 1791, dnia 15 maja. Wasza miłość. Iż wkrótce przybędziemy na ratunek, do tego czasu jednak proszę, abyś zebrał wierne ci wojska. Ostrzegę twych poddanych, że surowe konsekwencje czekać będą tych, co na twój majestat odważą się targnąć. Moje wojska tylko czekają rozkazu, aby ukrócić anarchię w twym kraju. Książę ziemski Brunswicku, Lüneburga, Karol Wilhelm Ferdynand, anno domine 1792, dnia 9 czerwca. Kolejne pytania. Wszyscy chcą teraz kary śmierci, nawet rodzina. Zdławienie rewolucji, polecenie ministra, lista cesarza, lista księcia, próba ucieczki. Kontrrewolucja, sposób działania, przebierz zdarzeń, dowód. Zdławienie rewolucji, no to dalej to jest... Kontrrewolucja. Próba ucieczki to jest sposób działania. Chwila. Lista księcia to jest dowód. Lista cesarza to również jest dowód. Polecenie ministra to jest również dowód. Ale też... sposób działania. I próba ucieczki to jest przebieg zdarzeń. A absolutnie nie idziemy w niewinność. To by było jakieś durne. Pewnie za jakiś achievement typu wybroń, adwokat diabła albo coś takiego. Skoro wiedzieliście o planach cesarza oraz księcia Brunswicku, dlaczego nie ostrzegliście? Zgromadzenia Narodowego i Armii o zagrożeniu. Nie dosłyszałem. Nie sądziłem, że ich groźby są poważne. Do śmierci zdradą stanu. Cytuję, moje wojska tylko czekają rozkazu. Czy to nie brzmi jak poważna groźba? Książę Karol jest porywczy. Nie podejrzewałem, że może naprawdę zaatakować Francję.
Oj, typie. Czy to oskarżony polecił korumpować deputowany z zgromadzenia w celu jej obalenia? Na tym dokumencie nie widnieje mój podpis, panie. Ale został odnaleziony w skrytce należącej do oskarżonego i jest tam mowa o królewskich podziękowaniach. Zachowałem rozmyśle o procesie, jaki zamierzałem wytoczyć ministrowi Rolandowi za nadużycie swych uprawnień. Do którego to procesu nie doszło pomimo upływu 3 lat. A który winien się odbyć, Roland będzie się musiał wyspowiadać przed gilotyną. To już sprawa ministra sprawiedliwości. Wydałem mu stosowne polecenia, przeprowadzenia śledztwa i ukarania ministra spraw wewnętrznych. Wkroczyć do Francji na czele wojsk cesarskich. Dlaczego zatem cesarz na drutku przed ową wyprawą pisał, że oczekuje oskarżonego? Czy może obywatel nazwał ministra Jeana Marii Rolanda wiernym sługą? Czy gwardia szwajcarska miała wesprzeć atak księcia Brunswickiego na Paryż? No oczywiście lecimy w gilotynę. Niczego podobnego nie planowałem. Oczywiście cesarz wyraźnie pisze o krokach niezbędnych do przywrócenia we Francji porządku. Nie wiem, jakie plany miał cesarz Leopold, ale wiem, że nigdy nie zgodziłbym się na przelewanie francuskiej krwi. Przyznaję jednak oskarżony, iż tego typu propozycja pochodząca od wrogiej rewolucji władzy stawia go w złym świetle. Na Boga, to tylko prywatny list od mojego szwagra. Nie ma mowy o prywatnych listach, gdy dotyczą spraw państwowych, a ich adresatami są władający tymi państwami. No, mamy fulla. Trzeba to skończyć, trzeba to ukrócić, ludzie. Kara śmierci. Mamy pełne poparcie u ludu i u rewolucji też bardzo duże. To będzie historyczny moment. Egzekucja. Czy oskarżony przyznał się winę? Nie. Czy do czynu miał charakter? Tak. Czy korumpował polityków? Roland. Czy król wytłumaczył się jakoś z korupcyjnego polecenia dla ministra Roland? Ojej, nawet nie wiem co to było. Ja zaprzeczę. Podpis? Skazuje obywatela Ludwika Capeta na śmierć na gilotynie. Wyprawić skazanego. Niech żyje naród! Precz z tyranem! Aha, to było coś innego jednak. No, trudno. Prawie perfekt. Ale reputacja poszła w górę. I lud, i rewolucjoniści w ogóle. Dobra, lecimy stąd. Teraz będziemy kończyć odcinek. Do they understand? Their excitement was stronger than the smell of the fresh wood the guillotine was made from. Do they know what's about to happen? Sheep that only now realize they used to have fangs and claws. One thought guides their clenched fists. To bow before the new, uncompromising idol with a shining steel crown. I too have felt their eyes on me, just like him. A silent assistant in this ritual of new faith. A random acolyte, scared, doubtful. Will not the old gods seek vengeance for this treachery? He abandoned them all too easily. I was unable to understand their screams. I only tasted the stench of their sweaty bodies. But I could hear one thing perfectly. Bring us the king. Okej. No i dobra, możemy tutaj jeszcze trochę zdobyć reputacji, tak naprawdę. Wycofanie, przeczulenie. Na wycofanie na pewno dobra była manipulacja, ale coś jeszcze może... nie wiem, beztrosk... Wycofanie... Pokora, spróbujmy pokory, przeczulenie... Agresja... Tutaj możemy odsłonić i tutaj wycofanie, no a tu wycofanie sprawdźmy beztroskę. Słaby i bardzo słaby. Czyli agresja jest najlepsza chyba przy wycofaniu, albo manipulacja. Czyli w pierwszym lecimy manipulacja... Pierwszy możemy polecić agresję, chwila, to jest przeczulenie. Może tutaj będzie właśnie pokora. Poleciłbym agresja, pokora i agresja albo manipulacja.
Resja, dobra. Resja? Za tak ohydny występek należałoby się tortury. Gilotyna to prawie jak akt łaski. Potorturować go? Okej, chyba podeszło. Pokora? Miejsce zbrodniarzy jest w grobie. Tylko tak zbudujemy lepszy świat. To było niezłe. I tutaj na koniec zdałbym jeszcze manipulację z próbą. Kolejne pokolenia będą pamiętać, że nie byliśmy tchórzami. Trzeba to zrobić. Koniec. Oferty reputacji plus 4. No ciekawe, czy wejdziemy w tym drzewku reputacyjnym w hierarchii trochę wyżej. Umieram niewinnie. Przebaczam mym wrogom. Bom. No i mamy. Królewski łeb. Inne twarze teraz widać zupełnie. Takie w ogóle bogaciej ubrane osoby stały z przodu. Powiedz mi, że śnię lub niedowidzę. Czy to jest mapa ze sprawy Mudlera? Podwędziłeś dowód z depozytu sądowego? Nie podwędziłem, tylko znalazłem zastosowanie. W twoim pokoju będzie w niej więcej pożytku niż spóźnienia się w sądzie. Prąc to mapa samego Turgota, należy jej się więcej szacunku. Pięknie to sobie wytłumaczyłeś. To jest prezent, bierz i nie gadaj. Bardziej powinieneś przejmować się wydarzeniami z królem. Cała ta sytuacja jest nieco dziwna. Jako twój przełożony, to ja powinienem sądzić Ludwika. Nie rozumiem, dlaczego Robespierre stanowczo prosił o ciebie. Zazdrościsz mi? To była wiekopomna chwila. Zostanie zapamiętana i opisana w podręcznikach historii. W razie zanosi się na to, że będą z tego kłopoty. Mam wrażenie, że ktoś bawi się moim życiem. Jakby coś uparcie pchało mnie w centrum zawieruchy. Miej oczy otwarte. Nagle pojawiłeś się na politycznej mapie miasta. To znaczy, że ktoś musi z niej zejść, by zrobić dla ciebie miejsce. Nie możecie się choć raz powstrzymać od tego defetyzmu? Mój mąż jest teraz znaną personą. Cieszmy się z tego. Do ludzi będących na świeczniku łatwiej się strzela. Racja. Pracuję nad rozprawą, premiera w teatrze... A, chwila. Musisz zobaczyć. Wybierz artystę z panelu. No, premiera w teatrze. Paragrafy i kodeksy. Koncert na altówce, wieczorny spacer. Oraz spróbujmy te paragrafy i kodeksy zrobić. Zresztą i tak mamy bardzo dobre relacje, więc... Podbijmy trochę relacje ze starym. Tutaj niestety spadnie, tu spadnie, tutaj zostanie tak jak było. Ale to w sumie nieznacznie spadło. I będziemy powolutku kończyć. Już siódmy dzień zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. No to był taki fajny historyczny odcinek. No i w kolejnym odcinku będziemy sobie lecieli dalej. Także w tym momencie, może w ogóle zapauzować tutaj. O, teraz przeklikałem. Tak, tutaj. Tutaj możemy sobie już strączyć. Będę mógł to jeszcze podnieść? Oj, chyba nie będę mógł. Kiepsko. Kiepsko, będę musiał sobie sam na rain zobaczyć, co tu było napisane w tym liście. Bo chyba tutaj nic nie mam, prawda? No, także dokończymy to już sobie w kolejnym odcinku. Tą kolejną rozprawę zaczniemy, a ja w tym momencie się będę z wami żegnał. Także trzymajcie się cieplutko. No i do zobaczenia. Hej, papa.